Obejrzymy ten Pato Tour. Ogólnie mi wczoraj spoilerowali, że jakieś pojebane rzeczy tam się działy. Podejrzewam, że duża część z was już ten film widziała, bo 30 minut temu się pojawił na kanale Sergiusza. No ale ja niestety nie miałem możliwości obejrzenia, bo występowałem w programie u konkurencyjnego streamera. Więc w tym momencie wejdziemy i zobaczymy, co nam los przyniesie. Podobno się tu mocna patologia odpierdoliła. Jak miałbym strzelać, to ja widziałem na Instastories wczoraj, że Mistrzu i Natural byli pijani. Ja wiem, jak oni się po pijaku zachowują i podejrzewam, że odjebali największą trzodę na tym filmie i zrobili content Sergiuszowi. Zgadłem? No i kurwa, i wszystko jasne. Nie, ogólnie problem jest taki, że jak mistrzowi dasz alkohol, to masz ochotę go zabić po chwili, bo mistrzu to jest ziomek, który się napierdoli, na przykład mówisz mu: ej, dobra, stary, chodź, idziemy na chatę. On mówi: no to kurwa spierdalaj, jak ci nie pasuje, nara kurwa, dawaj, laj wódę, kurwa, pijemy, pijemy. Mistrzu, jak się najebie, to mu się odkleja. Albo podchodzi do ciebie, napierdala cię z całej siły tak po plecach i mówi: co tam kurwa, co robisz? Więc tak szczerze, puścić mistrza samego na imprezę wrocławską gdzieś, to byłoby ryzykowne. Tak było? No i kurwa, nie muszę tam być, żeby wiedzieć, jakie rzeczy tam się dzieją. Raz jak ja byłem podpity delikatnie, delikatnie tylko wstawiony, a mistrz się napierdolił w trzy dupy, to nie mogłem wytrzymać, nie? Tak mnie wkurwiał jebaniec. Dobra, lecimy dziur. Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Deni Trozyniak, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, witam was. O, a brata Konopa wyzywacie od Meneli, no ja kurwa tak nie nazwałem go nigdy. W pierwszym odcinku z Pato Tour, dzisiaj pierwsze przekroczenie granicy, tu jest Martyna, moja dziewczyna, pokażę pierwszy, jak się kupiłem. Nagrywamy to już drugi raz, bo ja się za pierwszym się zdenerwowałem, że powiedziałem, że Martyna to moja dziewczyna, zaczął krzyczeć: co wy robicie? No, tam jest Sandra, tu jest brato. Tu jest, że tak powiem, strefa Meneli. Cięta trójca perłowa. Tak. A to tylko przerwę i trochę jestem zdziwiony, czemu Sergiusz nie przyjechał do mnie, nie zostawił mi swoich jakichś drogocennych rzeczy typu naszyjnik i nie dał mi, żebym mu do sejfu to schował, do skrytki bankowej. Tak szczerze, niebezpiecznie z czymś takim po Europie jeździć. Polska akurat jest bezpiecznym krajem, ale na przykład w Niemczech ja bym się bał nosić kajdan, który jest warty 200 tysięcy złotych. Ale w sumie Sergiusz ma taką obstawę, jak tam ciasko by wleciał na kogoś, kurwa, frontkickiem. Nie perłowa, ja się czuję trochę lepszy. Teraz tak, mamy trzy auta do granicy, czyli w pierwszy dzień mamy ustalonych kierowców. Ja jadę tym, Sandra jedzie tym, a ty jedzie trzecim. Zagrajcie papier na rzutkami, dawaj, gramy. Dobra, prowadzisz. Dawaj kluczyki. Dobra, wskakuj. Ja mam prowadzić, człowieku. Odpal auto. Gdzie to się wsadza? Stary. Stary. Co? Tu się tu wsadza. Gdzie? Kładziesz to albo do kieszeni. Stary, to jest automat. Odjedź się tego w chuj. No, w końcu nie pojedziemy. Ja tylko z nim jedę. Ręczny! Obstawia. A w sumie on samemu może jechać, bo do reszty się zmieści. No to i tu, a to kurwa będzie się uczył. Raz jeszcze szybciej! No gdzie kurwa? Dobra, on już umie. To mamy wszystko wybrane. Coś jeszcze losujemy. Aha, losujemy, kto z kim jedzie. Mamy, tak, mamy trzech kierowców. Mamy trzech kierowców. Tutaj. Chodź na naturalnie. Naturalnie kierowcy tu. Dobra, papier, kamień, nożyce i wybieramy po kolei. Ale co, jakim autem? Nie, kto z kim jedzie. Wybierasz, z kim chcesz jechać. Jedziemy. Raz, dwa, trzy. Dobra, jestem pierwszy, ale wy jeszcze między sobą. Dobra, dawaj, dawaj. Nie psuj zabawy dla widza. Kurwa, jak oni upo tymi rękami machają nawet nierówno, tylko jedno macha tak, drugie tak. Druga. Zaczyna stary. Ja wybieram Jasia. O, fajnie, team, cieszę się, że mnie wybrałeś. Team. Ja ty kogo wybierasz? Ja wybieram Martynę. Że było oczywiste, że Jasia wybierze, by go nagrywał. Chodźcie tutaj, moje menadżery. Nie, bo ostatni wybiera zawsze dwóch, tak było na WF-ie. A ja nie mogę już więcej wybrać, bo o ja... nie, gratuluję, został sam! No, to się przyganiamy. My go bierzemy. Ale bo ja mam tylko dwa miejsca w aucie, tak. To idziesz do nich. Idziesz do nas. Gracz z dziewczynami. Nie, no to najwyżej to podjedziemy.
Dobra, kurwa, co ty mówisz? Coś chlało. Dobra, tak. Ty chlałeś, on nie jedzie, ty. A daj, klucze, ty chlałeś, dawaj. Nie, to jest to czerwony. Dobra, czekaj, dobra. Dobra, dobra, ale ja już do trzech, wygrałem, dawaj, do trzech. Ja już nie wygrałem. Do trzech. No, i masz jeden. Ale oszukują! Przecież Ciastkuś przegrał. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ale oszukują! Jakie kurwy. Raz, dwa, trzy. Dwa, dwa. Kurwa, Iwara, wypierdalaj! Dobra, dobra, sprawiedliwość stała się zawsze. Nigdy tak nie widziałem, tak sobie tego człowieka, kurwa, nie będę mógł pić. Głosujemy, chodźcie, głosowanie. Dojedźmy na stację i reszta to wyjebane, gdzie jedziemy. Jedziemy do Madrytu czy do Barcelony? Barcelona. Barcelona. Kto jest za Barceloną, ręka do góry? Ja. Barcelona. Kto jest za Madrytem, ręka do góry? To w sumie... Mamy do Barcelony, uwaga. O, dużo. Ja się mógł stawić te takie kruki, kurwa, w tle, jak Sergiusz tam tą rękę podniósł. 2000 kilometrów. To pierwszy stop bym polecał w Norymberdze. Do Norymbergi mamy 570 kilometrów. Nie wiem, a to co jest zjebane, pisząc, że nie pojechałem, bo jestem pazerny na pieniądze z fejmu. Kurwa, kretynie pierdolony z czatu. Że gdybym chciał, pojechałbym na ten pato tour, a dopiero później bym wrócił i wyszedł na walkę w 100% nieprzygotowany, tylko przytulić pieniądze. Ale z racji takiej, że chcę być w porządku w stosunku do federacji i do widzów, to kurwa poświęciłem się i wolę trenować, zanim zamiast jechać kurwa na wakacje. Więc co ty pierdolisz o pszczymurku? To wszyscy gdzieś dalej. Dalej? Dalej. To możemy do Stuttgartu pojechać. To Stuttgart. Stuttgart? Wszyscy Stuttgart? Poza tym ja miałem podpisaną umowę, zanim był dogadany Pato Tour i nawet ja im powiedziałem, że kurde, ja bym pojechał z wami chętnie, ale musielibyśmy w lipcu jechać. I finalnie wyszło tak, że w lipcu nie chcieli pojechać, znaczy tak jakby zwlekali ciągle. No i powiedziałem, no kurwa, no już teraz nie mogę, za późno. Stuttgart, yeah! Dobrze, okay. Ja bym monetą wrzucił. To miał. Monetą i tyle. A po prostu, żeby będzie duży. No do Stuttgartu 760. 7 godzin 40 GPS pokazuje. No, tak szczerze, robimy ankietę. Czy wolelibyście, wolicie stream, czy żebym był z nimi? Dla was to jest lepsze. Pamiętajcie, film to jest 20 minut rozrywki, gdzie ja tak naprawdę będę wyeksponowany może przez 2 minuty, znając tutaj moje szczęście do kamery. A na live'ie siedzimy parę godzin dziennie. Więc nie mielibyście streamera nawet na miejscu. Więc można z łatwością już tutaj wysnuć wnioski, że zrobiłem wam dobrze, kurwa, językiem. Macie ankietę, ja oglądam. Ja to w 5 zrobię. To nawet jak zrobicie w 6,5. Ale słuchaj, jeszcze będzie 23. Jeszcze dolicz sobie kolejną godzinę tankowanie. Ja tankuję w minutę. Dobra, stary, to już jest przesada, dzwonimy. Osoba, do której dzwonisz, ma wyłączony telefon, bądź jest niedostępna. Skam jak chuj, stary. U mnie ja sobie taką nalepkę zrobię, bo miał jadę niebezpiecznie, zadzwoń i tam numer telefonu. Chłop napisał, Sandra jest przehypowana, jeżeli chodzi o wygląd. Tak, masz rację. Sandra, która na filmach bardzo często jest w 100% naturalna i nawet nieumalowana i dobrze wygląda, jest przehypowana. Lepiej napierdalać taki makijaż i oszukiwać, kurwa, środowisko, że to faktycznie tak wyglądasz. To jest... Z pewnością jest to lepsze wyjście z sytuacji, no. Tonaż pachli na mordę i nie widać, kurwa, że masz policzki jak chomik. No, ja sobie zrobię, jadę niebezpiecznie, zadzwoń się do swojej starej. Będziemy sobie w Stuttgarcie razem w pokoju. Chyba wypierdalaj, to po pierwsze, po drugie, czemu ma być z tą w pokoju znowu? Ja się specjalnie ciebie wybrałem do samochodu. Widzę właśnie. Graczyk to samo robił, już mnie denerwował. I mam, co, dotykał cię? Tak, bo dotykał mnie po kolanie. Nawet 10 zł. To kurwa niedawno tyle za setkę w Polsce płaciłeś, pary. Nie, maksymalnie 9 zł płaciłem za setkę z groszami, ale na szczęście Mateusz Morawiecki z Jarosławem Kaczyńskim i Danielem Obajtkiem obniżyli cenę na polskich stacjach paliw, za co jestem mega wdzięczny. Jarosław, Polskę zbaw. Co robisz? Będę wrzucał. Czemu te zdjęcia są takie, że jest czarne, jak to w ogóle? Nie, to nie ta przeglądarka. Jak myślisz, ile będzie? Nie wiem, nie testowałem. Mówię 30 w górę, 100 w dół. Ja mam tu pobieranie. Pobierania jest 100. No to ja mówię, że jest 100. Będzie 15. A nie, 16 jest.
Dobra, ja mam, download jest 140, 150. A pingi ciekawe jakie będą, nie? Mogą być duże, jak tak długo łapało. Zobaczmy, ile nam to potrwa. Dobra, ile się będzie wrzucać, jak myślisz? Kurwa, 20 minut? Coś takiego. Nie no, co ty? Moim zdaniem wdycha. No 20. No to wiesz, plus minus, nie? Ja jeszcze telefon mam podłączony, bo mi szkoda tutaj tego. To jest Wi-Fi, wiesz? No masz tą antenę, to jest taki długi, długi kabel, jak to widzisz, nie? I tu... To jest router. Tak wygląda wrzucanie filmu. Mamy tutaj Starlinka. I nam zostało jakieś 23 minuty, ale to skacze, bo przed chwilą było 10 minut. Więc załóżmy, że jest film 4K, 17 minut się nam wrzuci w 17 minut gdzieś, nie? Więc jest ok. Czemu na godzinę musieliśmy czekać? No bo to auto jedzie 100... Bo tak wyszło, bo zapierdalasz 250 i łamiesz wszystkie przepisy drogowe po drodze. W Niemczech? Tak. W Niemczech mogę jechać ile chcę. Ile już wypiłeś? Nic. Co ty mówisz? No nic, no. Ile wypił? Niedużo. To nic, niedużo? Dobra, to mało, ty też prawda. Mało wypił, mało. Dobra, to ile? Dwa piwka, niedużo, kulturalnie. No dwa, no dwa, kurwa, no dwa, no. A czemu nie pijecie wódeczki albo seteczki jakieś? W ogóle trzeba zacząć, wiesz ile to kurwa kosztowało? 15 euro. Wiesz, co bym za to w Polsce. No tak, 16! Co? Wiesz, ile za to bym miał w Polsce? Miałbym kurwa litra Finlandii i 4 Red Bulle do tego. Jak się jedzie z menelami? Dobrze, dobrze. Jutro nie zamiana. No i dobra, to będę u kogoś pił teraz, będę u kogoś robić szodę. Ja też będę u kogoś pił. No ja też. A nie możesz na przykład prowadzić auta? No, dyga. Niestety nie będę w stanie. Przez cały wyjazd? To jest takie prawdopodobieństwo. Ale ja mam już plan, ja specjalnie dzisiaj najebię się tak, że jutro nie będę w stanie kierować i mam chuju po prostu, nie? A to wiecie, najwyżej zostaniecie w Stuttgarcie, no to najwyżej zostawimy to gówno. I polecimy na... Stary, ten samochód nas kosztował 2,5 tysiąca złotych. No. Ale ja też go mogę wylosować. Zostawimy to gówno i polecimy. Ej, tak szczerze, akurat połączenie naturala, mistrza i ciastka w jednym aucie to jest zło. Tak miałbym wybrać, gdzie mam jechać, żeby się śmiać, to wybrałbym ich. I oni są na tyle zjebani, że faktycznie w imię picia alkoholu byliby w stanie zostawić cudze auto, żeby samolotem polecieć. To jest taki żarcie, który ma ukryte przesłanie. Podłogę przy 140 to się ucieszysz. Postoi w miejscu. A ty ile wypiłeś? Ja to pierwsze piwo moje. To jest człowiek bezużyteczny. Naprawdę. Ani nie ma prawka, ani nie pije, kurwa. No teraz nie zacząłem. Nie, bo mnie brzuch bola, musiałem... Tęsknisz za Wiką? No, tak, tak. A będziesz tutaj podrywał dziewczyny? Oczywiście. Ej, a z Barcelony jedziemy najebać Sentino na tą Majorkę, czy nie? On chyba w Madrycie teraz jest. Chuj wie, on cały czas spierdala, wiesz? Dobra, to idziemy. Dawaj współrzędne. Już tak, jak ci się podoba. Dobrze, dobrze. Jest jeden tylko... A widzicie, mówiłem, że zabrali ciastka właśnie po to, bo Sentino będą bili. Nie wiedziałem, że się przyznają, ale... Napisałem dzisiaj na Instagramie takiego tweeta. Nitro zebrał najgroźniejsze osoby, jakie zna i poleciał do Hiszpanii wyjaśnić oponenta. Nitrozyniak, zamelduj wykonanie zadania. I odpisał mi na to kurwa znakiem zapytania, potem to się w filmie pojawiło. Komankament, bo jestem kierowcą i nie mogę się zabawić, ale... Ale on i tak nie. Ja napisałem tweeta, bo jestem fanem Twittera już za... Boże, mówię wam, że zacząłem trenować, kurwa, i już mi się nie chce niczego robić, nie myślę, nie jestem w stanie logicznie faktów, kurwa, łączyć, no jestem zaspany, zmęczony, no. Bycie streamerem jest strasznie ciężkie, ja przemęczony teraz chodzę ciągle. Już jest na plan, więc on... Boże, jak to jest ciężkie. A mówiła mi matka, że poszedł ślady, kurwa, po rodzinie, przyjrzał się lepiej nazwisku, górnikiem został, to nie kurwa, streamować się zachciało. I tak jest i po pijaku. Ej, ale mi się podobało, jak ten Niemiec się kurwa wystraszył, jak Sergiusz odpalił auto, nie? Człowieku tak kurwa wzdrygnął. I teraz się na nas patrzy z taką pogardą niemiecką na Polaków. No nie jest Niemiec, może to Polus jest. No, to no co? Tą parszywą człowieku niemiecką mordę wszędzie rozpoznał. A on teraz co by tam pierdolił? Dygas jest on toxic, ale ktoś tu musi robić pato content. Ja nie mogę, więc Dygas chociaż musi no. Reprezentować. No, co ty mówisz, kurwa, normalnie mnie... Coś, chyba ciężko jest Niemca znaleźć w Niemczech. Ilu rodowitych Niemców jest w Niemczech? Zobaczmy. W tych miastach Niemcy są już mniejszością. Jest się czym martwić. Artykuł z 2019 roku.
Stuttgarcie, do którego oni jechali na przykład, to tylko 44% Niemców, w Monachium 43%, w Düsseldorfie jest to natomiast 40% i są to dane sprzed 3 lat. Także jest wysoko. Jesteśmy family friendly chłopaki. Jak wygląda sytuacja? Siedzieliśmy tu 1,5 godziny, a oni sobie pojechali dalej. Okej. Już byśmy byli stare 200 km od Stuttgartu. Tak szczerze, tak 20 minut, dwa filmy wrzuciliśmy w tym czasie, stary. Nie wiem, to i będziesz jeździł z Grzesiem i rzucał film. No mam jechać z Grzesiem. Stary, zachowałeś się jak pała, biłeś mnie. Ja cię biłem, to ty mnie biłeś. Podejrzysz mnie, to nie pytasz się, co ja robię. Jasiu, ej, co robisz? Ej, dobra, bo Sergiusz co chwilę mówi, że ja jestem gejem, nie? A tak szczerze? I to teraz mówię nawet bez cienia szydery. Mi się wydaje, że Jasiu i Sergiusz mają się ku sobie. Oni kurwa łapią się za kolana, uśmiechają się do siebie, kiedy to robią, niby się opierdalają wzajemnie, ale jeden drugiego co chwilę dotyka. Sergiusz co jakiś czas próbuje go kopać, uderzać, tylko po to, żeby Jasiu wszedł niby w zapasy, żeby się z nim poprzytulać. I dziwnym trafem za każdym razem, jak Jasiu zaczyna swoje zapasy, to Sergiusz tak się chicha, tak... Jasiu, co ty robisz? I go tak swoją rączką uderza po plecach. Przecież mi to przypomina adorowanie przez mężczyznę kobiety. Czy nie było tak na imprezach gimnazjalnych? Że dziewczyny zawsze takie udawały. Ojejku, ale co ty mi robisz? Zostaw mnie. Oj, oszukujesz. To są geje. No, to 100%, mówię wam. Może nie są gejami, ale są biseksualni moim zdaniem. A ja pracuję. Stary, nie. Bo teraz jak już ci zaszło ciśnienie alkoholowe, to potrafisz się wysłać. Kurwa, coś tam zajebać ci. Jak się zachowujesz bardzo niemiło, mi osobiście się mega przykro zrobiło. No dobra, to przepraszam. No dobra, to przyjmuję, to już jeździmy razem. Pójdź tego Grzesia. Dobra, to jeszcze loda może zrobić. Nagra, no dobra, to chodź. To się zatrzymuj. Dobra, to zrobisz? No dobra, zatrzymuj. To szybkość. To ze dwóch. No. Stary, od dzisiaj to tobie będę kupował buty. Wiecie, takie żarciki niby, że hehe, że sobie loda robimy, dwóch mężczyzn w aucie. I to jest takie powolne przyzwyczajanie Sandry i Martyny do rzeczywistości. Wiecie, Sandra i Martyna obejrzą to jeden raz, powiedzą, kurwa, ale idioci. Drugi raz już będą troszeczkę bardziej wyrozumiałe. Ale za 10. razem, jak ten żart pójdzie, to one się już z tym oswoją, to będzie znormalizowane. I jak potem faktycznie Jasiu trzaśnie mu loda, to Martyna nawet, kurwa... nie będzie wzruszona specjalnie, a nawet będzie się cieszyć, że to się wyręczył. Co to Sandra myśli też, że to się wyręczył. Mówię wam, to są zagrywki psychologiczne, ja znam się na ludziach. Pierścionki. Dobra, fajnie. A... w sukienkach też chcesz chodzić? Nie no, to akurat nie, to mnie nie interesuje, ale to co, jesteś moim sugar mami? Nie, daddy. Zajebiście. Sugar daddy. Dojeżdżają dziewczyny. A i gracza jeszcze. Nie tankujecie? Siema. Nie tankuję. Nawet mi po paku nie zeszło, stary. Z wami oglądam premiery, więc dajcie lajka za to, że zawsze oglądam. Nie było chyba czasami chyba jak zasnę. Spoko, fajnie, tylko... Nie boję się. Czemu pierdalać? Jak jest 80, to hamuję i jadę 80, a nie wiem. Czemu ty nie możesz prowadzić? No ja mogę prowadzić, ale ona się zesra. Nie zesram się, tylko jeżdżę przepisowo, nie mam ochoty płacić mandatu. Czekaj, daj skończyć. Jak się ta apka nazywa? To by widz wysłał. No wysłał. To teraz poszukaj, no bo ja nie chciałem, bo ona jak jechała autem, miała to sprawdzać, to zwolniła w chuj. A jeszcze jechałem pasem, więc na prawy kurwa już lepiej, nie? A ona już tam do 70 zwolniła, by chuj, zaraz znajdziemy na stacji. Sandra, git jeździ. Dora, kurwa, jest jakiś pierdolony moderator na tym czacie, czy mam znowu komuś sprzedać moderatora za 200 zł, kurwa, bo wylosować z 200 zł. No nie wiem, no jakiś debil jebany spamuje, nawet go zbanować nie potraficie. Po chuj wam te moderatorzy, kurwa, żeby mieć niebieskie niki się świecić? No kurwa, jego mać, no. Już wkurwia mnie to. Za każdym pierdolonym razem jest to samo. Niezależnie od tego, czy jest 300 widzów, 1000 widzów, 3000 widzów, czy 5000 widzów, mój czat jest bardzo, kurwa, powolny. Żeby nie zobaczyć spamu, to trzeba być pierdolonym ignorantem, który na czat, kurwa, nie patrzy. Po chuj ci moderator. Nie wiem, zaraz zobaczę, to jest moderatorem aktywnym i mu, kurwa, zabiorę. Zaraz zrobimy czystki, kurwa, tu The Grand. Bo już mnie to wkurwia. Ja przez pół streama muszę wchodzić na czat i sam bany, kurwa, rozdawać. Płacę wam 7000 miesięcznie, kurwa, za moderowanie.
tylko za dużo grzeje lewy pas czasami, nie? Jak sprawdzić aktywnych moderatorów na czacie teraz? Bo przez to, że się kurwa ukrywają i nic nie piszą, to ja wyrzucam wszystkich. Bo to i rozdam po prostu stałym widzom, których po niku znam, bo to nie ma sensu. Kurwa, nie wiem jaki znaleźć. No nic. To sobie musiał zjebać troszeczkę, nie? A i wielu zrozumiało, ale jest 6 osób, która nie zrozumiała i mi serio pisze o diety. Kurwa, nie jestem dietetykiem, panowie, ja się na tym do końca nie znam. Ja diety mam od kogoś i ja ich po prostu przestrzegam. Ale oni sobie kręcą bekę, jestem dietetyk, bo po prostu przestrzegam diety. Także nie spodziewajcie, że ja wam odpiszę jako... Nie, Graczol, nie śmiejemy się z ciebie, że jesteś dietetyk, bo diety przestrzegasz. Tylko jesteś beauty fit influencerką, która wrzuca 5 razy zdjęcie swojego posiłku na Insta Stories i opisuje, co w tym momencie jem. To znaczy na zasadzie jem banana, banan jest posypany w tym momencie odżywką białkową, do tego jest kokos, no i to wszystko jest pokruszone bobowitą. Więc po prostu to memujemy. Jakąś dietę, ewentualnie coś dla beki mogę przygrać, przypalić głupa, ale to nic nie jest takiego na poważnie, także do tych niektórych, co nie za bardzo zrozumieli ten dowcip, nie wypisujcie o to, albo co faktycznie czekam na tej diety, to nie dostaniecie ich, no bo... O, dobra, mam 3 kropki, zarządzaj moderatorami. Kurwa, czekaj, uczestnicy. O kurwy, idę was szukać. Mam was kurwa, cwaniaczki. E, dobra! Albo mnie moderatorzy ograli i wyszli z live'a, albo kurwa żadnego na streamie nie ma. No i chuj. Nie jestem osobą kompetentną, wiecie o co chodzi, nie? Piszcie do Graczola, Graczol na Instagramie, najlepsze diety. Ja schudłem 5 kg, waży 60 kg. No ty schudłeś już 8. A ja chcę powiedzieć, że zapłaciłem 2,50, że musiałem się odlać. Chcecie mieć brzuch jak Michał i ten triceps, to tak, widzicie, do niego napisać na Instagramie. Tak, byście to chcieli, to możecie bliżej na kanał. Bo tu mi sobie napiszę o dietę. Ja ci wierzę, bo chcę pigo zjeść. No co, no skudną, tego na stronie będzie ruszać. Tu następna taka dogrywka. Jakbyście się pytali, kto się zajmuje logistyką, to ten pad. Dzisiaj ja, bo w Rimini dałem niestety innym osobom. 4-gwiazdkowy hotel, proszę bardzo. Zaraz pokażę, jak się nazywa. Taki. Co? Dobra, zdjęcia. Patrzymy, co zarezerwowałem. Hotel Astro, stary. Okej, okay, a śniadanie jest? Jasiu, a tobie się w dupeczce nie przewracały? Dobra, mamy do tego hotelu 442. Dobra, wysyłam na grupie adres hotelu. Pokoje są na mnie, na ciebie, na Graczola i na Ciasto. Jak tam się czujesz? W porządku. Jak kierowca? Jak go oceniasz? Kierowca, kurwa, właśnie go człowieku trochę rozluźniliśmy, że tak powiem, i zaczęło to iść, nie jedziemy, kurwa, 120 po Niemcach jest. Zaczęło być w porządku, no. Tylko trzeba było mu powiedzieć parę dosadnych zdań, no. No to jest. Ej, dobra, wiecie, co by było zajebiste? Gdyby każdy w aucie miał kamerę, zwłaszcza, że Sergiusz chyba ma 3 kamery, i moim zdaniem akurat ktoś w aucie umieszcza powinien kamerę mieć, bo oni tam się pewnie ostro wyzywali, żeby szybciej jechał, i to też byłoby zabawne. Czemu jeździsz jak piwka? Już nie, już normalnie, powiedziałem, że nie. Normalnie jadę. Teraz już jest normalnie. Było wcześniej tak. Stary, masz. Co to jest za smak? Dzięki. Spierdalaj, kurwa, z tym korkociągiem jebanym. Ja wiem, wezmę to. Ile tam ciężko masz po max na tym samochodzie? Nie wiem, 210 maksymalnie. Jak teraz. Ile? 210. Górki, kurwa. Ile ale to jest górki. Ale no. A tak jak jedziesz na pizda, jedziesz po prostym? No to żebyś 200 się rozbujać, to trzeba z minutę wcisnąć do końca. Kurwa, myślę, że więcej. No, może i więcej nawet. No od 140 kurwa. Ten samochód nie jedzie. Tak, gdzie tam lejesz, kurwa? Chodzi. Zostaw go, nie trzeba. Dika se ten. Nie, ale mały! Sergiusz, lubisz penisy? No. Widzisz, mówiłam. Oka, daj dika. Ja nie mam. Widziałeś, co zrobił? Czemu wy się macacie? Weź, grubasie. Ja już chyba wiem, dlaczego Sergiusz mnie nieustannie... Bo Sergiusz jakiś czas temu mi zaproponował, że ty, Rafał, jakbyś chciał, to byś u nas w domu mógł zamieszkać. No kurwa, no ja naprawdę mam realne podejrzenia, no.
No kurwa, on nie zapindola łapie. Wiesz, dzisiaj będzie najebka i ja się kurwa atak. Bądź gotowy. Będziesz go bombił? Będę. Czy on ciebie? Ja go. Widzowie, idziemy zobaczyć Dika. Dobra, przeanalizujmy Sergiusza. Sergiusz zaczął mnie prosić, żebym robił UW. Sergiusz mi pokazał, żebym brał batona do buzi, ile zmieszczę, bo jest to turbo zabawne. Dziwnym trafem za każdym razem, jak się na mnie patrzył, kiedy to robię, to dziwnie się ślinił. Sergiusz lubi się przytulać z Jasiem. Sergiusz ogląda penisa naturala i to jawnie na oczach własnej dziewczyny. Mówię wam, w moim odczuciu jest to po prostu przygotowywanie grupy przyjaciół no coming out. Sergiusz jest ewidentnym biseksem. No nie, sikasz to... Nie, Sergiusz nie jest gejem, Sergiusz jest biseksem. Ja akurat nie podejrzewam Sergiusza o to, że tylko mężczyzn preferuje. Uważam, że jest biseksem. Sikaj, odwróć się. To jesteś wnięty, zar. To sikaj. Na Dika? To sikasz czy nie? Poczekaj, bo jest trochę zimno. Jak mi zobaczysz, to musisz zobaczyć coś mocniejszego. Dobra, lej, nara. Macie adres na hotel. Dobra, posłuchajcie mnie, kurwa. Jaki kurwa hotel? Zabukowałem hotel. Ponoć ma 4 gwiazdki, na zdjęciach nie wygląda. A gdzie? Stuttgart. O, jest. Stuttgart. Jest basen? Scheisse! Kurwa. Jeszcze raz, zapytaj tutaj. Basen jest? A, basen, kurwa. Stary, no. Powiedziałem, że ja za to zapłaciłem. Jakie palmy jeszcze są, kurwa, i mi ciekawsku wypaliliśmy, że się czuł jak w domu. Ogólnie gracz on nie umie po angielsku i musi mieć jakąś niańkę ze sobą. Mówię, kurwa, I'm Michael from Canada, tomorrow. Michael. Nie bez Michael powodu G. ma taki nick. Michael. To jest Michał, to jest Michael. Michael. Patrz, jak to się robi. Zrób tak, ja wiem, ja wiem. Nie, ja to zrobię. Ha! Nie tak. No jak? Głową się robi. Nie, ja głową nie. Ja głową robię. Twarda bania i zobaczcie te pięści. Tak robię. No ej, ja mam jeszcze swoje, to moje otworzysz, ale nie teraz. A się palisz z wąsem? Który chce z wąsem zapalić? W niemiecku gadałeś, pytać no? Ja nie umiem języków, kurwa, morda, Michael from Canada. Ich bin Michael von Monachium. Sześć drinów. Zaję po niemiecku coś próbował. No, będzie mu, kurwa, dziękuję, do widzenia, cześć, dzięki mi jego dnia, kurwa. Cześć, jak masz na imię, jak jest twoja pasja, rozmawialiśmy, kurwa, o samochodach, wyścigach konnych, pojebanach. Co? Bo mówiłem wam, że gracz jest taki, że ma takie swoje przebłyski, że on to z nami nic nie mówi, ale jak pierdolnie, to jest zabawny. Wiesz, a wiesz, śmiała się ze mnie. Nie, przeproś. Wyrażam. O, nie ma sprawy. Zobaczmy. Serio, co? Dobra. To jest bardziej skupionego stary. Brawo dla tego pana, brawo. Jakby ktoś pytał, to euro wyszło, czyli 400. Powiem tak, Aral... Jakie 400 zł? Co ty pierdolisz, Jasiu? Euro to już z 500 będzie. No, euro kosztuje 4,74 aktualnie. 102 oktany, kosztuje dwa razy, już zapłaciłem 2,7, a za Shella 100 oktanów zapłaciłem 2,20. Dobra, słuchajcie, bo my sobie tak pit stopujemy, no bo jak my jedziemy i po godzinie mamy 100 km przewagi nad resztą, to też tak nie może być. W samochodzie granatowym z Andrym najprawdopodobniej teraz prowadzi Graczol. My sobie teraz powoli będziemy jechać, dotrzemy tak samo, albo tam będzie niewielka różnica. Graczol będzie krzyczał, że gorszym samochodem, był tak samo szybki, a my mamy kurwa, ile ty masz, 20 ile? 26 czy 7. No, ty masz 26, ja mam 27 i my już wyrośliśmy z tego. My nie musimy jeździć 2-litrowym dieslem 210 na godzinę. Akcja prosta, graczykowska. Pojedziemy i zobaczymy, na bank tak będzie. Na pewno tak będzie, stary. Nawet specjalnie teraz jak będziesz jechał, to nawet tak dojedź na styk, nie? No, nie masz jechać 130, bo on też nie jedzie 130, ale tak wiesz, 220, o, możesz jechać. Odjebałeś, Jasiu. Nie, bo wy stację na zaznaczyliście. Ale ty mrugasz co chwilę. Jasiu, co to kurwa jest? Dostałeś ten. O kurwa. Co? Co to kurwa jest? Ja pierdolę. To jest to twój samochód. Ja pierdolę, Jasiu, co to jest? To jest twój samochód, stary. Pytam się ciebie, co to jest. Jak mam się jedzie? Jasiu, o kurwa, Maciej. Ja pierdolę, co oni są obrzydliwi. Dobra, akurat jestem w stanie w to uwierzyć, że jeden kurwa... Ja wam powiem, jak to wyglądało, bo ja ich po prostu zbyt dobrze znam. Prawdopodobnie Sergiusz sobie jechał autem i Sergiusz mówi do Jasia, i Jasiu mówi do Sergiusza: stary, zatrzymaj się, bo mi się siku chce.
I odpowiada mu Sergiusz: nie no kurwa, gracz on mnie wyprzedzi, będę pierdolone miał. Masz tu butelkę i się odlej. I ja się do niego patrzę: dobra, będę lał za chwilę. No to kurwa lej. Ha, nie odlejesz się, jestem pewien, się nie odlejesz, kurwa. O 1000 zł zakład, że się nie odlejesz. Jasiu wyjął pędraka, zeształ się do butelki i takim oto sposobem byli pierwsi. Oni są zbyt leniwi, żeby kupić na przykład, nie wiem, witaminę C i tam specjalnie rozpuścić, że hehe, niby siki, kontencik. Oni tam serio nalali. A, to Jasiu kierował? Dobra, to prawdopodobieństwo nawet jest teraz jeszcze większe. To w takim razie na 100% się zeszczał tam Sergiusz. Sergiusz potrafi sikać nawet siedząc przy komputerze, więc wydaje mi się, że nie miałby problemu zrobić tego podczas jazdy. Łapsa, kurwa, za... To soczek jabłkowy pisał przy publikacji filmu. A, przelał sok jabłkowy do butelki z wodą. No, na pewno. Na pewno. Mhm. Dobrze, ale co ty odwaliłeś teraz? Kazałeś tam skręcić. No, bo nie prowadziła. No, ale to nie prowadzi, więc jak on prowadzi? On, bo na nas krzyczy, już kurwa, raz, Jasiu. Już raz, kurwa, nas. Ale wiesz, co my zrobiliśmy? Nadrobiliśmy przez ciebie 2 kilometry, bo wymyśliłeś sobie zjazd z autostrady. Puść mi tych downów. Poczekaj. Dobra, ja teraz. Co? Ty do klapsa pójdziesz. Nie kieruj, bo on się... Ja z nim pierdolca dostaję, z tym się dobrze jeździ. Ja z nim pierdolca dostaję. Daj, kurwa, kocham to. Ciężko znaleźć tak pozytywnych i upośledzonych ludzi jednocześnie. Oni są przekozaccy, naprawdę. Chodź się nie można, bo gryzie. Dobra. Kurwa, zjebałeś jeden przejazd. Kurwa, to zjebaliśmy przejazd, ale było dobre, bo była... Była dalej trasa. Cio. Rozpierdoliłeś ty, nie ja. Była dalej trasa i było git. Czekaj, kurwa. One, my z tym przejazdem, nie? To było tak, e-papieros, kurwa, szukaliśmy, ona, że chce do kibla, ja, kurwa, szukałem telefonu i wiesz, przypał, nie? Ale pojechaliśmy, była trasa dalej git, ta inna, nie? Dobra, ale kurwa, ty, jedziemy, mrugasz z pizdy, nie? Mówię, o chuj chodzi, to ja zwalniam, a ty nagle, a bo jakiś busiarz mi jechał. No to na chuj mi mruga, że ci nie busiarz. Nie tobie mruga, tylko jemu, bo mi wie, pierdolił się na pas. No, a ja zwolniłem, bo nie wiem, o co chodzi. A, zaraz jedziemy dalej, miałem. Znowu mi mrugasz. A ty, fotoradar. A, fotoradar. Nie jebnął fotoradar. Nie. Gdzie? Jak tam jedziemy z limitu, kurwa? Nie, był limit 130, no chyba ma mapkę, kurwa. Dobra, bo ja widzę, że tutaj jest nadal debata na temat sików. Powiem wam tak. Sergiusz jak pije sok jabłkowy, to go brzuch boli, więc on nigdy soku jabłkowego nie pije, mimo że bardzo go lubi. On mówi, że ogólnie sok jabłkowy dla niego jest najlepszym napojem zaraz po coli, ale przez to, że czuje się po nim źle, to nigdy go nie pije. Jasiu natomiast, to jest grubasek, który bez coli żyć nie potrafi, on by się nigdy, kurwa, na sok jabłkowy nawet by nie spojrzał. Jest dużo większe prawdopodobieństwo, że się odlali do tego, niż sok jabłkowy, kurwa, do ust wzięli. Kurwa, twoją apkę, nie było nawet, kurwa, znaków. No dobrze. Nie było znaków to... nawet, kurwa, nic nie mrugło, kurwa, więc nie widziałeś. No to nawet jak mrugło, to na chuj mi mrugasz długimi. Widziałeś to chociaż jeden znak z fotoradarem? Co? Znaków z... Znaków ograniczenia prędkości, to się dwóch ludzi kłóci, kurwa, 10 kamer, kurwa, reality show. No pierdalamy się, kurwa, chodź. Chodź, dawaj. No nie, no ale, Jasiu, nie mrugaj z pizdy, rozumiesz, bo to wkurwia, ja nie wiem, o co chodzi. Teraz też z tym skrętem, co to odpierdoliłeś? Jechaliśmy autostradą, mieliśmy 9 km autostradą. Jasiu mruga, daje... Jasiu mruga i kierunek w prawo zajebał. Mówię, no dobra, to zjeżdżamy. Jasiu zrobił tak, że z 9 km zrobiłem się 14, tylko że sobie jechaliśmy, żeby znów jechać na autostradę. Chciałem zrobić trochę niemiec. Genialny jesteś, kurwa, nie, Gremlin, kurwa. Chciałem trochę... No kurwa jebana. Ale masz pierdol teraz, nie? Chodź, bo wezmę zapalniczki. Mamy 4 pokoje, 3, 4, 5 i 2. Ogólnie powiem tak, jest źle instrukcja napisana, bo było tak, numer transakcji, 6 pierwszych tych. Aha, to teraz musimy jeszcze wiedzieć, jak samochody schować. Kurwa stary, ej, dziwne to jest, straszne. Dobra, chuj, strasznie. Widzowie, jakbyście chcieli... Hotel bezobsługowy. Ej, ale mega dziwne, byliście kiedyś w takim? A co w momencie, w którym właśnie kartę zatrzaśniesz w środku pokoju na przykład? Albo kod ci nie zadziała i drzwi ci się nie otworzą? Ja bym nie chciał w czymś takim spać, bo bałbym się, że technologia zawiedzie.
wiedzieć, kto ten hotel ogarnął. Zaraz ogólnie będzie runtum i tak dalej. Koniec dnia. No to wujad ogarnął. Sądzę, za to zapłaciłem? No to, ale to nie chodzi o to. Nie chodzi o to. Kurwa, pisał, że jest 4 gwiazdki. Ja nie wiedziałem, że w nazwie jest kurwa 4 kurwa gwiazdki po prostu. W nazwie jest tak. To jakbyś gwiazdki miał kurwa hotel, który się hotel u Jasia 5 stars. Arkuj się chcesz, na moją odpowiedzialność. Co kurwa szukasz? Dobra, on już jest porobiony w trzy dupy. On już bełkot zaczyna. Ten ci tu, arbuzik szmato, tak? Tak? Dobra, wypierdalaj Svenu, wypierdalaj. W ogóle. Nie ma gdzie zaparkować. Mamy kurwa, my zajdziemy, wypierdalaj. Gdzie? No kurwa, za parku kurwa, no, debilu. Czekaj, kretynie jebany, bo bez karty tam nie wjedziesz. A no, dobra, czekaj. Widziałeś, tak? Jest rywalizacja o arbuzik największego... Arbuzik szmato. Jest rywalizacja o największego stypiarza i króla. I króla, więc tutaj muszę pokazać, że nas zgniotą genetycznie. Ale kompromitowanie się kurwa w przestrzeni publicznej to nie jest bycie królem. To jest, ja się nie zgadzam, co Sergiusz powiedział. Moim zdaniem właśnie to kompromitowanie się czuje, że zrobi zajebisty content i wygrają to kurwa. Na tym wyjeździe królem będzie albo mistrz, albo natural, wspomnijcie moje słowa. A największym stypiarzem zostanie... Tego nie wiem w sumie, kto jest największym stypiarzem, ale oni we dwóch mają potencjał na to, żeby to wygrać. Alkoholicy jebani. Logiczne do bycia królem przez Kasję, on też się kompromituje. Ja napisałem, bo ja dzisiaj rozmawiałem z nimi i napisałem im, że moim zdaniem Mistrzu i Natura zrobią totalne dymy na tym wyjeździe, dlatego że zapomnieli na ten wyjazd wziąć ze sobą dwa hamulce, które mają, czyli swoje dziewczyny. Bo one obie zawsze kurwa ich hamują i dobrze. Wydaje mi się, że zarówno Mistrzu, jak i Natural to są osoby, które są nieprzystosowane do tego, żeby być singlami, bo im po prostu się wtedy w głowie jebie i wychodzili na jebani i odpierdalali trzodę. Ja taki Mistrzu sobie myślę, kurwa, ta Olga znowu mi truć dupę będzie, to zamiast pić na umór, to pije tak, że jeszcze ledwo kontaktuje. W przestrzeni publicznej nie, on jest idiotą kurwa, ja nie wiem kurwa, kolorów cię mam kurwa nauczyć? Co ty kurwa robisz? Popatrz kretynie, na A to jest klasyk, ja ogólnie mam wrażenie, że za każdym razem Sergiusz kogoś opierdala, bo ktoś czegoś nie rozumie. I najczęściej chyba jest to właśnie ciastko. Nie, natural, najczęściej jest to natural. Bo ciastko z nami rzadko przebywa. Ale to jest masakra. Tak szczerze? Pierwszy raz w życiu współczuję ciastku. Znaczy drugi raz, bo zawsze mu współczuję za wygląd. Człowieku, nie rozmawiaj do mnie. Pierdolę. Na plusy pod mordę! Chciał cię opluć. Tak, na plusy pod mordę. O, chciał cię opluć. Ej kurwa, nieodblokowany bohater, jego w ogóle nie widać. Ja pierdolę. Moim zdaniem, jak oni nagrywają naturala wieczorem, to powinni z latarką kurwa chodzić albo iPhone'em go oświecać. Nie nagrywaj mu kurwa. Wyjebane mam. Wypierdalaj się od mojego kolegi kurwa. Ty wypierdalasz i ty też wypierdalasz kurwa. Raz, dwa, trzy. Arbuzik, bumi, ja wypierdalacie. Ty możesz se zostać. Nie! Ewentualnie na chodniku. Możesz se zostać ewentualnie na chodniku. Nie no, jest za mocny kurwa. Ja nie mogę z nimi. Ja za chwilę ci w łeb przyjebie. Oni są mą posiami, zobacz jak on parkuje tu. Dobra, mam ci tu zaparkować? Nie ma nawet tego. No dawaj, no cofaj. Daj mi łycha tego. Nie, cofaj. No daj mi łycha nie tego. Nie teraz, cofaj. Daj mi łycha tego, proszę cię. Kurwa, Jasiu, daj mi łycha tego. Nie no, ale kurwa, żeby biednego murzynka nie napoić. Co ty chcesz? A może kulturalnie byś się zapytał? Wyjebano. Nagrasz mnie ciasko? Że ty masz kurwa prawo jazdy, to naprawdę jest hit, nie? Stary, masz kurwa przynajmniej pół metra z każdej strony i ty kurwa pachołki nie potrafisz. Ale stary, ja już nie mam na dzisiaj siły, ja już kurwa stary wyczerpałem swoje możliwości dzisiaj kurwa całkowicie. Ja już mam zlasowany mózg, stary, tą trasą. Blado, to nikt by na ciebie nie spojrzał, ale jest... Co ty mówisz? Jesteś, kurwa, teraz jak tak wyglądasz. Ale na mnie można spojrzeć, a nie ty. Misiu, masz takie szczęście, masz taką kobietę, kurwa, masz. Lepsza jest niż Natsu. Natsu jest taka... Co ty mówisz? Pójdź im dupę, łysolu. Arbuz, morda tam. Arbuz? Nie interesuje.
Kurwa, samochód mi porysują. Kapsel mi kurwa, a mi kurwa kartę popsuł, powpierdalał mi śmieci do kompa. Powpierdalał mi śmieci do kompa. Jakie to są kurwa zwierzęta jebane. O kurwa, zamiast te pod nogi wrzucić, to stwierdzili, że komputer jest otwarty, to tam śmietnik z niego zrobił. Co? Nie no, ci ludzie są za mocni, przysięgam. O Boże. No kto jest? Gdybyś była biała. Dała sobie dwa tygodnie temu, to nie spojrzał na, ale dzisiaj petarda kurwa. Podrywasz moją dziewczynę? Niesamowita. Madrynka, ale też. Napija. Jezu, dobra, idziemy do hotelu. Co on gada, kurwa? Co on za winy do niej robi? Nie, no to jest po prostu... O, Boże. Na mnie. Na kija. Kim ja jestem? Żeby na kija skończyć. Żoną Jasia. Skończy ci się na kija, czy co? Dobra, nie będę dyskutować. Ale co? Nie udawaj, kurwa, z rewną. Nie udało mi się. Nie bądź taka dla Jasia. O, dobra. Ale co, nie wskoczy dzisiaj na kiję Jasia, czy co? Jak chcesz, poskakaj? Jasiu ma tego, palmę. Co ty mówisz? Arbuzik! Arbuzik! O, żony! Żony, stary, te gołąbki mają 15 godzin i są zimne. Ale ty, to mu przeszkadza, czy co? O, przesadził! Co, pacował ją? To jest to co? Żony, żony. Stary, te gołąbki mają 15 godzin i są zimne. Ale ty, to mu przeszkadza, czy co? Nie, dobra, Jasiu się wkurwi zaraz pewnie. O, przesadziłeś! Ale w usta ją pocałował, czy... Nie pocałował? A powiedział coś, nie. Nie wiem. Wszystko widziałem. Przesadziłeś natura... Ja lubię... Czyli pocałował, pocałował. Rozumiem, śmiechy, ale nie takimi tekstami do mnie. A nie, jednak tekst, okej. Okej? On ci nie pocałował? Jest w porządku. Nie. A co powiedział? Co powiedział? Powiedz mi na ucho. Nie, nie. Że był? Kiedy był? Ty kurwa jebnięty. O kurwa. Znaczy jestem w stanie w to uwierzyć, że jak naturalnie się napił, to w wyobraźni był, ale za mocne, tak szczerze. Za mocne, za mocne. No ale ogólnie, no natural taki jest, jak on się napije, to on hamulców nie ma i strasznie głupie teksty wali, nie? To powiem wam, że ja nie jestem, to jest klasyk, to jakby ja nie jestem zaskoczony. Natural jest mocnym zawodnikiem, jak się napierdoli. Stary. Nieważne. Nie no, powiedz, to kopa dostanie. O, soluba. No nie no, powiedz, to się nauczy. Lej tą pizdę, kurwa, musi. A widziałaś białego rasistowskim skurwysynem. Przestań być rasistą. Arbuzik, się denerwuj się. Kurwa, gangusa. Jest ciastko? Najebał się, że... Nie. Dobra, idziemy, chodźcie, nie róbcie syfu. Miały być cztery gwiazdki. Ej, dobra, no, powiem wam tak, jakby, jak ja tą sytuację interpretuję, nie? No bo... Zazwyczaj jak natura się napierdoli i wali głupie teksty, to ja się jakoś to puszcza to mimo uszu i ma wyjebane. A teraz sobie wyobraźcie, że jest kamera, ludzie na to patrzą i też ma taką... No też jest w takiej ciężkiej sytuacji postawiony, no bo chce pokazać, że nie pozwala, żeby tak do jego kobiety mówić. No to jest taka ciężka sytuacja, wiecie co chodzi? Jakby ja rozumiem, że Jasiu się wkurwił, ludzie na to patrzą, ogląda to setki tysięcy osób, tak też głupio przy ludziach pozwalać sobie, żeby ktoś takie teksty twojej dziewczyny mówił. Więc jakby no ja rozumiem zdenerwowanie Jasia w tej sytuacji akurat. Kifą jak coś? O, już nie bądźcie tacy. Ki mamy tylko. Chyba śmierci z nami prawcze. Ale na stacji też tak było. Ktoś mówi, że kija w dupie. Znaczy, wiesz, no żarty żartami, nie? Ale no... No kurwa, no pewnych rzeczy się nie mówi. Nawet jeżeli jesteś w gronie przyjaciół. No jakby... Są jakieś granice, stary, nie? Nie.
ale oni są piękni, ja ich kocham. Jak szczerze, jak ja to oglądam, to ja żałuję, że ja w tej sytuacji nie mogłem być na to i posłuchać ich pierdolenia. Przecież to nie jest Boxdel, widzowie. No kurwa, Boxdel by się na czacie nie zmieścił, jak jest tyle osób. Przestańcie farmazony rozsyłać. Za grubo jest. Uschniesz, paruję. A ciekawe, co ciastko z nimi miał, co? Kurwa, przejebane. Jeszcze on taki biedny. Ty, kto to powiedział, kurwa, przejebane? Ciastko z nimi miał, co? Kurwa, przejebane. Jeszcze on taki... A to Jasiu chyba, jakiś dziwny głos ma w tej windzie. Taki biedny. No nie mówiłeś nicowym. Mówiłem ci, kurwo jebana, gdzie masz uszy? To co powiedziałem ci? A co powiedziałem, kurwa? Co powiedziałem w wodzie spokojnie? No nie mówiłeś nic. Powiedziałem, kurwa. Powiedziałem, uważaj, nie zaczasi tylko karty. 10 sekund. Mam nadzieję, że nie wziąłeś kartę. I co teraz, kurwa? Nie, no nie słyszałem, serio. No to kurwa teraz... Nie no, Graszo się przypierdala o nic, tak szczerze. Zatrzasnął bukarty i najebany mistrzu jak zwykle mówi, że ktoś się przypierdala o nic. Ogólnie Graszo... Mistrzu jak się napierdoli, to nieważne co się dzieje, to mistrzu zawsze chodzi i powtarza, że ktoś się o nic przypierdala i mu imprezę psuje. Ale jak miałbym obstawiać, kto może być takim tuchedem, żeby zatrzasnąć kartę, to stawiałbym właśnie albo na ciastka, albo na naturala. To, że ciastko kurwa się co, nie myje, to jest chuj. No. Nie, bo mózgu nie używa. Może ktoś się nie myć, może nie mieć uszu, kurwa, ale kurwa trzeba mózgu używać chociaż. Co teraz zrobić, kurwa, jak kapsa z czasem debil? Boż kurwa mać, nie? Nie masz kurwa. Co się stanęło? Ciastko dostał powiedziane, nie zatrzaśnij karty i zatrzasnął kartę. To nie jest zabawne, ale jest zabawny. Chodź, tego. Nagrywaj tam, bo się... Nawet kurwa portfela nie mam ze sobą, kurwa, bo wszystko zaczasnął debil, kurwa. Mówię debilowi, mówię, nie nagrywaj, mówię, nie zaczasi tylko karty. Wyszedł, kurwa, pierwsze co? Ja nie wiem, kurwa, Wielonida jest, kurwa, mądrzejszy niż on, kurwa. No pierdolę. On już też ma z tego polewę. Się nie będzie miał rzeczy. Tam nikogo nie ma, mordo. Co mam kurwa zrobić? Ja mogę mi mówić w buta, ale to z jaką być z karty? Dobrze się zaczyna z panem. No zajebiście, kurwa. Się kurwa cieszę. No. Bo to są dobre. Zabiłem, że to jest kurwa 2 IQ idiota, kurwa. 2 minuty. Gdzie 2 minuty? 30 sekund, kurwa. A odpowiedzenia mojego z 3. Moje ostatnie słowa. Nie zaczaśnij tylko karty i wyszedłem tylko coś na chwilę się spytać. A on wychodzi z czaska drzwiami. A na razie wziąłeś kartę? Ja z tego tak fajnie naśladował, to sobie wyobraziłem. Nie no, jak ciasko taki jest, no tak w skrócie ciasko taki jest. Ciasko jest taki. Nie, ten blok jest złotem. To muszę przyznać, że ten blok jest totalnym złotem. Chyba pierdolony. A szczerze, ciastek może spać z nami, jeżeli nie jest taki problem. No, zsuniecie łóżka i ten. Ja mówię, że oni we trójkę zsuną sobie łóżka i... Ty nas nie ustalaj tutaj. Wy nie macie prądu, to wy macie inny problem. Wiem. Jest gorąco. Nie? Ciastek może spać. Już mam prąd i co? Mam prąd. Jasiu, w picie mam twój prąd ewentualnie. Ciastko może spać z nami, a ty, Michał, się uspokój. Spaluje mnie, no. Nie wiem, normalnie jeszcze powiedział w miarę, ale kurwa tak coś do, kurwa się do mnie jeszcze pluje, kurwa, bo ciastko zje wolno. Tak, plują się do kurwa szefa Michała. Dobra, kurwa. Ja to oni są wkurwiające się najebią. Wyobraź sobie, że ktoś ci kartę zatrzasnął i jeszcze się do ciebie przypierdala ziomek, że mu uwagę zwracasz. O kurwa. No to tyle, no. Najwyżej Michał wstanie i sobie... Ja nie mam wody, kurwa, nic. Dobra, Michał, ty też możesz spać z nami, tak szczerze. Weź sobie tam wodę. Nie ma problemu. Piję balę. Ja się mogę... Stały, kurwa, czerwony od tego alkoholu. Patrzę na jego policzki. Tam, ty też możesz spać z nami, tak szczerze. Weź sobie tam wodę. Nie ma problemu.
Wyjebane. Ja się mogę podzielić. Ja się mogę podzielić. Nie no, bo nie wiem, kto jest najlepszym aspektem tego odcinka teraz. Ciastko, Biszczu czy Natural? Wiedziałem, że będzie patologia, ale nie widziałem, że aż taka w pierwszy dzień. Ty jeszcze nie widziałeś patologii. Widziałeś mój telefon? Widziałem twój telefon ewentualnie, nie? Dobra, czy to się najebia, będzie sapał. Ha? No, pożycie w Czech, dwójka już dobra, kurwa. Nie, akurat, kurwa, chciałeś kąpnąć Naturala, kurwa, złamałeś nogę na 4 lata, kurwa. Ile to było lat temu? Ile to było lat temu? No nie wiem, tyle ile sobie temu lat nogę połamałeś, człowieku, no. Ciastko, powiedz się, co odpierdoliłeś. No nic, no myślałem, że zabrałeś karty spokoju i pokój ze sobą. Bo zawsze ktoś musi pełnić rolę Mielonida. No, to jest naprawdę. To, że kurwa, Ciastko przebił karty i tyle, no. Słuchajcie, akcję co odpierdolił. Ograczola, reszta jej demontować. Ja nie mam prądu, jak ktoś. Jak ja poładuję telefon? No tu jest powerbank. Można aż ładować. A jak się będziemy mieć? Z latarką. Pierdolę. Przygoda. Cieszysz się? Mnie to bawi, mi się podoba. Coś trzeba wykombinować, czy coś, dobra, koniec. Te kłótnie, co tam są, to będzie u Graczola, to sobie zobaczcie. Zostawcie lajka. Stuttgart to jest oczywiście tranzytowe, bo i tak idziemy do Hiszpanii. Być może jest szansa, że jak będzie jakieś fajne miasto we Francji, zanim jedziemy do Hiszpanii, to 2 dni tam zostaniemy. Ja bym nie chciał, ja nie lubię Francji, jak wiecie. No ale tak samo nie chciałem jechać do Hiszpanii. Tu mam gumkę recepturkę, to jest gumka przyjaźni. Nie mogę... No to kurwa, moi ulubieni idioci w internecie. O kurwa. Piękne.